No my spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego meczu dzisiaj, na pewno. Tym bardziej, że mamy bardzo młody zespół, który i tak został osłabiony w tym okienku transferowym, ponieważ filozofia klubu jest taka, że najzdolniejszych chłopaków transferujemy po prostu. Dzisiaj szansę w pierwszej jedenastce dostało dwóch chłopaków z rocznika 2006, dwóch chłopaków z rocznika 2005, pozostali z rocznika 2004, czyli to są sami juniorzy jeszcze, jeden zawodnik z 2000 roku. No i myślę, że momentami te widowisko się mogło podobać, ponieważ gra była bardzo otwarta, żaden zespół nie kalkulował, grał o pełną pulę. Fajnie nam się ten mecz układał, bo prowadziliśmy 1-0, potem 2-1. No i najbardziej to szkoda mi tej sytuacji Mateusza Karola na 3-1, bo ona by mogła rozwiązać i zamknąć już ten mecz. Potem troszkę mieliśmy problemów swoich, bo ta czerwona kartka moim zdaniem niesłuszna, bo zawodnik trafił najpierw w piłkę i dostał tylko żółtą kartkę, a przy bramce na 3-2 był po prostu faul, bo zawodnik leży w szatni ze spustniętą nogą i ma skręcony staw skokowy. Ale gratuluję tutaj Wigrom zaangażowania też i walki do końca. Swoim chłopakom też gratuluję, bo myślę, że jak tak będziemy się prezentować z taką walką, z takim zaangażowaniem, to na pewno niejednemu zespołowi urwiemy punkt. Tak, przede wszystkim wiedzieliśmy, że przyjeżdża do nas bardzo młody zespół, ale wiedzieliśmy też, że jest bardzo poukładany. Przez wiele sezonów ci młodzi chłopcy w Mospie Białystok grają ze sobą. No nie mieliśmy okazji przeanalizować gry przeciwnika, musieliśmy się skupić na sobie. Ja się bardzo cieszę i gratuluję dla zespołu, bo pokazali charakter i wyszli z determinacją, żeby wygrać to spotkanie za wszelką cenę. Po przerwie powiedzieliśmy kilka słów, kilka detali też pokazaliśmy, żeby usprawnić jeszcze ataki nasze. Ale też popełniliśmy wiele błędów i tutaj musimy się tego wystrzegać. Ja gratuluję dla trenera, bo naprawdę, mając tak młody zespół, grać tak fajnie piłkę, to wielki szacunek i myślę, że MOSP niejednemu jeszcze zespołowi krwi napsuje. My inaugurację zaczynamy od zwycięstwa i liczę na to, że z tygodnia na tydzień będziemy wyglądać jeszcze lepiej. No niestety, no, tak jak widzieliśmy, no, to gdzieś jeszcze szwankuje. Ale myślę, że z meczu na mecz będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Tym bardziej, że to jest też nowy zespół i potrzebuje troszeczkę czasu, żeby jeszcze się zgrać. To było widać momentami, że brakuje jeszcze tego zgrania, ale myślę, że z tygodnia na tydzień będziemy wyglądać coraz lepiej. My gramy bardzo otwarcie. Ja nie kalkuluję, bo to są młodzi chłopcy. Jeżeli oni mają się nauczyć i coś osiągnąć w przyszłości, to ja muszę ryzykować. Mnie nie interesuje, czy będzie 0-0. Mnie interesują oczywiście te punkty, bo my musimy się utrzymać, żeby ta młodzież grała w tej czwartej lidze, ale my za wszelką cenę nie gramy na wynik, tylko po prostu, żeby ci zawodnicy się rozwijali. Gramy bardzo ofensywnie, zdecydowanie i ryzykujemy wszystko, co możemy.